Hejka, witam Was w Book Haulu, pierwszym na tym kanale i na Instagramie Was zapytałam, czy chcecie naprawdę taki duży Book Haul z grudnia, stycznia i z lutego, czy taki trochę mniejszy właśnie z tego roku, no i wybraliście ten bardzo duży. Jak zaczęłam zbierać książki po mieszkaniu, to się okazało, że tych książek jest naprawdę sporo i nawet o tym nie wiedziałam, że aż tyle, dlatego nie będę za bardzo przedłużać. Ale jeszcze taka mała informacja, że jeśli właśnie chcecie decydować o tym, o czym będę mówić w filmach, jakie książki będę czytać, a bardzo dużo takich pytań zadaję na Instagramie, to śmiało tam wbijajcie. No i tak, już nie będę przedłużać i zacznijmy opowiadać o książkach. Nie będę szła chronologicznie, bo gdybym miała jeszcze je układać w jakimś porządku, to chyba bym nigdy tego filmu nie nagrała. Także pierwszą książką, która zresztą jest premierą i ona wyszła chyba dzisiaj albo wczoraj, jak to nagrywam, i są to Kosiarze Nila Schustermana. Mamy tutaj świat, w którym nie ma już głodu, nie ma chorób, więc ludzie przestali umierać z przyczyn naturalnych. No i pojawili się kosiarze, którzy są odpowiedzialni za to, żeby po prostu pozbywać się z tego świata nadmiarową ilość ludzi. Więcej o tej książce nie wiem, natomiast koncept jest bardzo, bardzo ciekawy. Ja generalnie tego autora bardzo lubię, przeczytałam już jego jedną książkę, ale to powiem potem, bo ta książka również pojawi się w tym filmie. Także za tę książkę będę się naprawdę brała chyba jeszcze nawet dzisiaj, więc nie mogę się naprawdę doczekać. Kupiłam ją w Empiku na promocji chyba za 40 parę złotych. Ona oryginalnie kosztuje 60. Kolejną książką jest Rebecca Daphne de Maurier. Nie wiem, naprawdę nie miałam czytać po francusku. W każdym razie ja już czytałam również jedną książkę tej autorki, to był Kozioł ofiarny, który bardzo mi się podobał, a słyszałam, że Rebecca to jest w ogóle jej najlepsza książka, także nawet bez czytania fabuły po prostu ją kupiłam. Ja ją kupiłam na Vinted za jakieś 10 zł, także ogólnie bardzo dużo książek jest tutaj jakby z drugiej ręki, bo uważam, że nie ma sensu kupować nowych książek, jeśli da się kupić taniej używaną. W każdym razie będzie tutaj thriller, ma być taki mroczny, taki troszkę dziwny klimat, taki trzymający w napięciu, także już naprawdę nie mogę się doczekać, bo ja uwielbiam taki klimat, uwielbiam takie książki, także Rebecca. No i mam Ocalałą z fińskiego Gulagu Gulbara Haitivaji i tym razem jest to reportaż. Ja już tę książkę przeczytałam i bardzo dużo o niej mówię w wrap-upie styczniowym, więc jeśli jesteście ciekawi, to tam Was odsyłam, bo naprawdę dosyć obszernie się wypowiedziałam na temat tej książki. Natomiast tak w skrócie mamy tutaj kobietę, która ocalała z fińskiego Gulagu. Ale szczerze? Szczerze. Czy jest sens więcej mówić? Jakby... To jest jakby, wydaje mi się, że już wystarczający opis tej książki, już więcej nie trzeba wiedzieć. W każdym razie ja bardzo polecam, więcej o niej mówię w wrap-upie. Kolejną książką, której też nie za dużo wiem, jest to Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery. I ja ją kupiłam, bo czytałam wcześniej książkę Krzycz, jeśli żyjesz i w tej książce było bardzo, bardzo dużo odniesień do tej. Więc mimo, że Krzycz, jeśli żyjesz nie podobała mi się jakoś bardzo, to bardzo zaciekawiłam się tą. Natomiast jest to z tego co wiem literatura piękna i ta książka jest dosyć mocna w odbiorze i taka, wiecie, dająca dużo do myślenia. Więc raczej będę ją czytać w momencie takim, gdzie nie będę miała za dużo stresu w życiu, żeby po prostu, wiecie, tak sobie spokojnie usiąść, bo jakbym jeszcze dowaliła sobie tę książkę, to już chyba bym po prostu nie wytrzymała psychicznie. Także ona czeka na swój moment, natomiast czuję, że to może być moja książka, o której będę naprawdę długo myśleć, także też, wiecie, potrzebuję tak usiąść do niej na spokojnie, żeby wynieść z niej jak najwięcej. Tak teraz pomyślałam, że może pokażę Wam teraz książki, które dostałam na święta, więc kolejnych 6 książek, które Wam pokażę, to jakby po prostu dostałam w prezencie i nie kupowałam jej samemu, bo po prostu jak ktoś mnie zapytał, co są na święta, to ja po prostu powiedziałam, że książkę, bo sama nie wiedziałam na dobrą sprawę, co ja chcę. Więc pierwszą książką jest Daisy Darker, Alice Finney. O tej książce również mówiłam we wrap-upie styczniowym, bardzo mi się podobała. Ona jest podobna do I nie było już nikogo, jest bardzo, bardzo podobny klimat. Generalnie rodzina przyjeżdża na wyspę do babci, gdzie ma być odczytany testament, no i każdy po kolei ginie, tak jak to było w I nie było już nikogo. Również więcej o niej Wam mówię właśnie w tym filmie, więc tam Was odsyłam. Dalej mam Ta, która stała się słońcem, naprawdę przepięknej okładce w ogóle, to jak ona jest wydana, to jest naprawdę... szok. Jej również jeszcze nie zdążyłam przeczytać, natomiast no już też po prostu nie mogę się doczekać. Właśnie najgorsze jest to, że mam tyle dobrych książek, że nie wiem za co się zabrać. W każdym razie ta książka to jest fantastyka, chyba nawet nie młodzieżowa, tylko już bardziej dorosła.
I o fabule chyba nie będę Wam za bardzo opowiadać, bo również będę chciała nagrać z tą książką film, tak jak z każdą inną. Natomiast ona mi się kojarzy motywem trochę do Wojny Makowej, ale to chyba głównie przez to, że jest smok na okładce i nic poza tym. Natomiast niestety, jak już dostałam tę książkę, słyszałam troszkę negatywnych opinii i trochę żałuję, że oglądałam te recenzje, bo wolę się jednak sugerować własnym zdaniem, jakby nie mieć jakby z tyłu głowy jakiś tam, wiecie, innych przekonań. Natomiast ja nie jestem totalnie zrażona do tej książki. Wydaje mi się, że ona może mi się spodobać, także kompletnie na to nie patrzę. Mam nadzieję, że mi się spodoba i właściwie tyle w temacie, jeśli chodzi o tę książkę. Moja mroczna Vanessa, Kate Elizabeth Russell z wydawnictwa Otwartego. W ogóle nie wiem, czemu ja... W ogóle to jest tak, że ja raz mówię autorów, raz nie mówię, raz mówię wydawnictwo, raz nie mówię, ale dobra, nie patrzmy na to po prostu. Tutaj mamy książkę, która również podobno bardzo mocno na mnie wpłynie i mamy tutaj opisane życie Vanessy, która miała romans ze swoim wykładowcą, chyba, tak mi się kojarzy. No i jak się można domyślić, była przez niego wykorzystana i tutaj poza tym romansem jeszcze tutaj jest opisana jakby ta trauma jakby tej dziewczyny po tym całym wydarzeniu. Także nie mogę się jej doczekać, bo ja naprawdę jestem bardzo ciekawa, co ta książka ma do powiedzenia, bo ten temat jest naprawdę no, ciekawy według mnie. Także już więcej nic nie mówię, ale również nie mogę się doczekać, aż sięgnę po tę książkę. Wuchtrefane, czyli książka, na której temat mogę się już więcej wypowiedzieć, bo jestem na 418 stronie, jak widzicie, zostało mi naprawdę mało, także ja ją skończę po nagraniu tego filmu. Jest to literatura piękna i tym bardziej klasyk. Została napisana w 1946 roku i głównym, znaczy ciężko sobie to nazwać głównym motywem, ale główna wartość, jakie przekazuje ta książka, to jest właśnie miłość i w ostatnim reading blogu bardzo dużo o tym mówiłam. Natomiast naprawdę mocno wstrząsnęła mną ta książka. I powiem Wam, że tak jak na samym początku, ciężko mi było się wdrążyć w tą historię i tak mniej więcej do 200 strony było mi naprawdę ciężko jakby tak wciągnąć się w tę historię i jak odkładałam książkę, to nie za bardzo o niej myślałam. Natomiast słyszałam tyle pozytywnych opinii, że po prostu uznałam, że nie, no po prostu skończę ją czytać. I mimo, że ta akcja naprawdę wolno się rozwija, to w tym momencie naprawdę mam tak, że zdarza mi się myśleć o tej książce, co tam się dzieje i bardzo chcę ją dokończyć. No... Naprawdę, jest dosyć mocna i troszkę się obawiam właśnie tych ostatnich 100 stron, bo wydaje mi się, że może mocno mnie ta książka przetyrać. Portret Doriana Graya, również klasyk i również literatura piękna. Tutaj mamy do czynienia właśnie z Dorianem Grayem, który właśnie tak nie do końca wiem, o co chodziło. W każdym razie dostaje swój portret i z każdym złym uczynkiem, który on zrobi, wykona, to ten portret się jakby starzeje. Chyba coś takiego. I ten koncept naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie do siebie przyciąga, także no również tę książkę chcę przydać jak najszybciej. No nie wiem, a w ogóle to wydanie jest tak ładne, naprawdę tak mi się podoba. A widzę, że w ogóle też jest dużo światła na stronie, czcionka dosyć duża, a książka ma 230 stron, więc myślę, że no szybko ją pochłonę, ale no bardzo mnie do siebie ciągnie ta książka. I ostatnia książka, którą dostałam na święta, jest to Delirium Lauren Oliver. Ja już tę książkę kiedyś czytałam, natomiast to było, no nie wiem, no z 10 lat temu. I jeszcze w tych takich starych okładkach, no jak zobaczyłam, że jest nowe wydanie, to po prostu miałam aż taką ochotę wrócić do tej książki, bo pamiętam, że bardzo mi się podobała, ale w tamtym momencie nie przeczytałam drugiej części, chyba Pandemonium to się nazywa? Tak mi się wydaje. Więc no... Chciałam przeczytać drugą część, no ale już nie pamiętam, co tutaj się za bardzo działo, więc jakby siłą rzeczy chciałam przeczytać jeszcze raz Delirium. Tutaj mamy dystopię, gdzie miłość jest zakazana i z tego, co kojarzę, tam ludzie brali leki specjalne, żeby po prostu nie odczuwać emocji po prostu, żeby nie czuć tej miłości. No i mamy tutaj bohaterów, którzy się po prostu z tego wyłamują. No i tak naprawdę tyle powinniśmy wiedzieć. No i no tę książkę też chcę przeczytać. Kurczę, wiecie co? Będę to mówić przy każdej książce, także może sobie już to odpuśćmy, ale no bardzo, bardzo, bardzo na nią już czekam. Tak jak już wcześniej mówiłam o Neilu Shustermanie, przeczytałam Suszę. Mamy tutaj dystopię, gdzie w Kalifornii przestaje płynąć woda, jest odcięty dopływ w ogóle rzek, akweduktów przez właśnie suszę, która się dzieje, no i ludzie zaczynają o wodę walczyć. Również o tej książce więcej mówiłam w wrap-upie styczniowym, także tam Was zapraszam, jeśli jesteście ciekawi. Natomiast taka krótka
takie krótkie podsumowanie, bardzo mi się ta książka podobała, naprawdę bardzo dobrze się przez nią szło, dobrze się przez nią płynęło, dużo wartości, fajnie zbudowani bohaterowie, także to tak w wielkim skrócie. No i właśnie ta książka głównie mnie natchnęła do tego, żeby wziąć się za Neila Schustermana i przeczytać jego inne książki. I jeszcze właśnie chciałabym przeczytać Głębię Challengera. I chyba jeszcze jedną książkę napisał, ale już teraz nie pamiętam. Ale no właśnie z tamtymi książkami już poczekam, bo jak widzicie, dużo tutaj było książek, których jeszcze nie czytałam, także na razie się wstrzymam, ale bardzo, bardzo słyszę, polecam. W ogóle zobaczcie, jaką perełkę mi się udało kupić. Igrzyska Śmierci. Słuchajcie, ja Igrzyska Śmierci czytałam, jak miałam 11-12 lat, więc naprawdę byłam dosyć młoda i to jest książka, która jakby najbardziej zachęciła mnie do czytania książek w całym swoim życiu. To była chyba najlepsza seria, jaką kiedykolwiek przeczytałam. Ja na punkcie Igrzysk Śmierci miałam taką obsesję, ale taką obsesję, że naprawdę sobie nie wyobrażacie. Tak jak były dziewczyny, które miały obsesję na punkcie Justina Biebera, takie miałam na punkcie Igrzysk Śmierci. Ja całą ścianę w pokoju miałam obklejoną jakimiś rzeczami z gazet wyciętymi, rysowałam, jak mi brakowało, jakieś... W ogóle tego było mnóstwo. W ogóle wiedziałam wszystko na temat Igrzysk Śmierci. Pamiętam, że błagałam po prostu, jak ja błagałam swoich rodziców, żeby oni kupili mi na święta broszkę z kosogłosem. I słuchajcie, dostałam i kolczyki, i naszyjnik, tylko niestety nie mam pojęcia, gdzie to teraz jest i bardzo żałuję. Ja miałam koszulkę z Igrzysk Śmierci i nie kupiono, sama ją zrobiłam, kupiłam sobie marker do rysowania i rysowałam kosogłosa na koszulce. Ja po prostu byłam zakochana w tej serii, naprawdę uwielbiałam ją. No i generalnie mam praktycznie wszystkie książki właśnie Igrzysk Śmierci w tym starym wydaniu, oprócz pierwszej. A że na tyle kocham tę serię, że uwielbiam robić jej reread i myślę, że w tym roku na pewno zrobię jej reread, bo ja po prostu no pałam ogromną miłością do tej serii, to po prostu uznam, że no muszę ją mieć, zwłaszcza, że udało mi się ją kupić na Vinted za 5 zł. To tak jakby była za darmo. Także, no nie wiem, no ja to kocham, po prostu. Nic więcej mówić nie muszę. Okej, okay, jak już troszkę, już musiałam chwilę ochłonąć po Igrzysku Śmierci. Teraz mam Folwark Zwierzęcy George'a Orwella i tę książkę również czytałam w styczniu i również jest we wrapupie styczniowym, także również Was tam odsyłam. No ja tę książkę, to był mój reread, ja ją czytałam jako lekturę kiedyś w gimnazjum, no i wywarła na mnie naprawdę ogromne wrażenie, bardzo mi się podobała, o ile w ogóle taka książka może się podobać. No nie będę mówić za dużo o fabule, bo już w tamtym filmie bardzo dużo o niej opowiadałam, a zgaduję, że większość z Was też również o tej książce no słyszało lub wie, albo gdzieś, nie wiem, w szkole obiło im się o uszy. Jeśli nie czytaliście, ta książka jest na tyle krótka, że uważam, że to jest naprawdę książka, którą trzeba przeczytać, bo ona po prostu no, takie wartości przekazuje i tyle wnosi jakby do postrzegania świata, że naprawdę no, nie wyobrażam sobie jej nie przeczytać. Także tak, dla mnie pięciogwiazdkowa. Teraz pokażę Wam trzy książki naraz, bo uważam, że nie ma sensu się o nich wypowiadać za bardzo osobno. Są to książki Riley'a Sagera. Wróć przed mrokiem, zamknij wszystkie drzwi i Dom po drugiej stronie jeziora, z czego Dom po drugiej stronie jeziora jest premierą i ona wyszła, no nie wiem, chyba w tym tygodniu jeszcze. Także chyba to jest pierwsza książka, za którą się biorę, bo naprawdę mam do niej naprawdę sporo oczekiwania. Teraz widzę, że mam jakieś czarne strony w środku. Co to jest? Aha, tutaj mamy jakby okładkę w środku co jakiś czas. No, ciekawe. Ja książki tego autora już czytałam, to czytałam tylko Przetrwaj noc i miałam do niej takie mieszane uczucia. Natomiast, no, really, jakby słyszę dużo pozytywnych i dużo negatywnych opinii, że albo się go kocha, albo się nienawidzi. Ja po tej jednej książce nie byłam w stanie stwierdzić, natomiast on pisze thrillery, a ja takie książki po prostu uwielbiam, więc dlaczego miałabym ich po prostu nie przeczytać? I zamierzam po prostu wyrobić sobie opinię na temat tego autora. One w ogóle niesamowicie wyglądają wszystkie razem, bo one są takie, wiecie, fluorescencyjne. Słuchajcie, jesteśmy prawie przy końcu, zostały cztery książki. Jedną z nich jest to Zanim wystygnie kawa. I autor to jest Toshikazu Kawaguchi, o ile dobrze przeczytałam. Tutaj mamy formę takich kilku opowiadań. Mamy do czynienia z kawiarnią, w której możemy przenieść się w czasie i porozmawiać z osobą z przeszłości. Natomiast jest kilka zasad, takich, że musimy wrócić zanim ta kawa wystygnie i nie mamy wpływu na przyszłość, więc tak naprawdę
tylko jesteśmy w stanie porozmawiać i nic więcej. Także bardzo ciekawi mnie ta historia, bo między innymi mamy tu historię małżeństwa i tyle wiem w sumie, ale bardzo słyszałam dużo pozytywnych opinii, bardzo ciągnie mnie do tej książki, więc na pewno będę ją czytać, a właściwie w planach mam tak, że wiecie, jedno opowiadanie, następna książka, kolejne opowiadanie, bo też podobno jak się czyta tę książkę naraz, to to nie jest za bardzo dobry pomysł. Tak pokrótce jeszcze powiem Wam o Niewinnym Grahama Moora. Jest to również thriller, tym razem sądowy, bo z tego co wiem, mamy mężczyznę, który jest obwiniony o morderstwo, a jest podobno niewinny. No i ława... jak to się mówi? Ława przysięgłych? Kurczę, nie wiem, dobra, nieważne. Ława przysięgłych, powiedzmy, że to jest ława przysięgłych. Także taki thriller. No, jest to jedna z książek, które będę czytać raczej na końcu. Wiem, że jest bardzo fajny, no ale jak widzicie, tu było tyle książek, że no naprawdę już nie mogę się doczekać. A tamtą kupiłam z tego względu, że wiem, że to jest dobra książka, a znalazłam ją na Vinted za 7 zł, więc uznałam, że po prostu, że będzie na mnie ta książka czekać. O której książki teraz zacząć? Może zacznę od The Love Hypothesis. Tę książkę przeczytałam naprawdę niedawno. Właściwie ostatni film to jest chyba reading vlog z tej książki, a na pewno bardzo dużo o tej książce Wam mówiłam. No naprawdę, szczerze podsumowując, niesamowicie mi się podobała ta książka. Słuchajcie, to jest romans, ale dałam jej 5 gwiazdek. Słuchajcie, ja, u mnie się to nie zdarza, żeby dać romansowi 5 gwiazdek w porównaniu na przykład z George'em Orwellem. Ale słuchajcie, no tak mi się podobała, no, że jak mogłam jej po prostu nie dać 5 gwiazdek. No była tak kochana, taka ciepła, no taka, wiecie, napawająca fajną energią, że no i po prostu nie mogłam inaczej postąpić, także no bardzo Wam ją polecam. No nie będę za dużo się wypowiadać, bo już mówiłam o niej chyba 10 razy w tym tygodniu, więc już trochę miałam na to siły, ale mówię, w ostatnim filmie tutaj albo tutaj macie podlinkowane, także możecie o niej tam posłuchać. I ostatnią książką jest The Inheritance Game. Ja nie za dużo wiem na jej temat, nie wiem nic za bardzo o fabule. Natomiast czuję takie pozytywne wibracje z tą książką, że myślę, że może mi się spodobać. I myślę, że też bardzo szybko przez nią przejdę, bo wydaje mi się, że ta fabuła, a przynajmniej styl pisania jest dosyć taki lekki. Więc no już nie mogę się jej doczekać. Właśnie mam teraz ochotę na takie troszkę lżejsze książki po Łuku Triumfalnym, także to na pewno. W każdym razie... jeszcze nie wiem, nic nie mówię, nic nie wiem, ale już nie mogę jej doczekać. No ale tyle z pozytywnych opinii, w ogóle cały TikTok jest zawalony w tej książce, więc myślę, że będzie super. No i tak, to by były już wszystkie książki, które kupiłam przez te 3 miesiące. Dajcie znać, czy to jest sporo, czy może nawet dla Was nie, no bo jak ktoś czyta no, ze 100 książek miesięcznie? 100 książek rocznie to może nie być aż tak dużo, natomiast dla mnie trochę to dużo jest. Dajcie znać, jakie Wy książki kupiliście i na jakie premiery Wy teraz czekacie. Także już nie przedłużam. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie ten kanał, bo takich filmów będzie na pewno sporo, sporo i sporo już książkowych na tym kanale jest. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.